Witam Was, cześć. Dzisiejszego dnia chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możecie fotografować strumienie rzeki, jak sobie radzić, nawet jeżeli nawet pogody nie ma, chociaż brak pogody czasami jest lepszy, jak słońce mamy ostre kontrasty. Zapraszam. Mam tutaj jeden plan, który chciałbym wykorzystać, mianowicie strumień wpływający. I co jest tutaj fajne, to będę chciał wykorzystać linie prowadzące w moim kadrze, które poprowadzą dalej głąb mojego zdjęcia. Również, co jest ważne, możemy sobie parę liści na pierwszym planie nawet położyć, ułożyć ten pierwszy plan albo wykorzystać coś, co mamy po lewej stronie, po prawej stronie, nie gałąź, rośliny, więc jest bardzo dużo możliwości. A zaraz właśnie będę przykładał się do kadru i Wam to pokażę. Mój zestaw to Nikon D750 z obiektywem 18-35 mm i statyw. To są trzy ważne rzeczy, które potrzebujemy. Możemy mieć jeszcze inne obiektywy. Ja mam jeszcze dzisiaj 80-400 ze sobą, długa ogniskowa. To może później pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób możemy ten obiektyw również wykorzystać do fotografowania właśnie wodospadów Kaskad. Sami zauważyliście, mój aparat jest dosyć nisko położony i w tej chwili będę chciał spróbować z niskiej perspektywy na podglądzie złapać to, co chciałbym uchwycić w kadrze. Na razie będę szukał tego kadru. Mam ogniskową 18 mm, więc spróbuję ustawić horyzont na prosto i wtedy coś przypasować do zdjęcia. Na moim zdjęciu najmniej chciałbym pokazać tego nieba, które praktycznie jest, jak sami widzicie, nawet tutaj blade. Więc patrząc na swoje zdjęcie, tylko chciałbym wykorzystać mniej więcej ustawienia takie, żeby jak najmniej nieba było w kadrze, a czas to jeszcze propos, zanim nacisnę spust migawki, to dojdę do ustawień, to jeszcze chciałem powiedzieć, że mam nakręcony filtr 2-stopy szary, który pozwoli mi jeszcze bardziej wydłużyć czas niż tak normalny, więc w tej chwili bym chciał, jeżeli zrobić zdjęcie, ustawię sobie na ISO 100. Udało mi się zrobić zdjęcie próbne i tak naprawdę czas jest idealnie dobrany, woda ma teksturę, nie jest rozmyta całkowicie. Naświetlone zdjęcie jest również dobrze. Pierwszy kadr jest, jeszcze spróbuję parę razy zrobić zdjęcie. Muszki dokuczają, trochę się ociepliło. Jeszcze raz zrobię zdjęcie, aby woda na pierwszym planie może złapała tutaj troszeczkę innej tekstury. I ona tutaj zakręca. Jeżeli chodzi o wydłużanie czasu fotografując strumienie, to jest tak naprawdę do woli, do smaku, jak każdemu to odpowiada. Ja staram się złapać teksturę wody, sprawdzam, robię kilka próbnych zdjęć, robię jedną sekundę, staram się dłużej nie iść, ponieważ woda taka wyciągnięta całkowicie bez detalu jakoś mniej mnie przekonuje. Może Was przekonuje bardziej, ale to już mówię, to już jest kwestia upodobań, więc ja w moim, to jest naprawdę, to jest kilka szkół na to, żeby możemy się kłócić, ale to jest kwestia gustu tak naprawdę, co byśmy preferowali. Czy bardziej
wyciągniętą, czy bardziej z teksturą wodę. Co wolicie? Napiszcie w komentarzach. Ja tutaj mam tak ułożony, czas dobrany, wszystko idealnie mi pasuje, więc chyba pokuszę się i pójdę dalej kolejnego kadru poszukać i wam go pokazać. Tutaj mam fajny kadr do wykorzystania, trochę się cofnę, jak sami widzicie, woda pływa, jest w dół, więc warto by było to wykorzystać nawet dla samych linii prowadzących, a pokuszenie się o pierwszy plan tutaj to jest raczej nie problem. Mam już ułożony swój kadr, mam swój pierwszy plan, co zauważam. Problem jest, troszeczkę wieje, a to powoduje, że moje rośliny będą rozmazane, więc przypuszczam, że będę musiał wykorzystać brakety, zrobić pierwszą klatkę naświetlania na rośliny krótszym czasem, a wodę po prostu uchwycić, tak jak wcześniej uchwytałem, około poniżej jednej sekundy na pewno. Więc póki to w Photoshopie trzeba będzie mieszać razem do kupy, że tak się wyrażę. Można też chwilę poczekać, kiedy nie wieje, ale chyba tutaj tak zawiewa po prostu, więc ten wiatr powoduje, że te rośliny się troszeczkę tutaj ruszają. No nie wiem, zobaczymy, ciężko w tej chwili cokolwiek powiedzieć, zanim nie naciśnę gapi, a wam pokażę, jak wygląda mój kadr. Jak widzicie, pierwszy plan mój jest ta paprotka, następnie woda spływa linię prowadzącą, znowu nie mam nieba. Wykorzystałem tą paproć do samego końca tutaj do kadru, z tej strony za bardzo nic nie mam, ale spokojnie, tu jest zielono, tu jest cięższe niż to jasne, niż to powinno być dobrze. I tutaj troszeczkę rozmyślam mam góry. Powiem tak, nie było łatwo, ponieważ nawet miałem ISO 400 i próbowałem tak na 1,60, 1,30 sekundy zrobić zdjęcie i wciąż wychodziło zdjęcie poruszone, a ta paprotka wychodziła poruszona na moim pierwszym planie. Ale była chwila, kiedy tak zastało, cyk, weszło. Następnie utworzyłem drugi kadr na drugi plan tam i po prostu na wodę ostrość zmieniłem i zrobiłem zdjęcie z odpowiednim czasem wody, który bym chciał, ale na pewno się pojawi na ekranie za chwilę. Chciałem zwrócić uwagę na to, że mamy kolejny kadr, którym wykorzystuję głównie linie prowadzące. Kolejną rzeczą, którą wykorzystuję u siebie w aparacie, czy też w kadrowaniu strumieni, to jest to, że przychodzę bardzo nisko ziemi. To powoduje, że mój pierwszy plan naprawdę rośnie, chociaż on jest mały. Ta paprotka tu, ona nie jest jakichś ogromnych rozmiarów, a praktycznie na zdjęciu wygląda, jakby była duża. Nie sądzicie, że to tak wyglądało, więc naprawdę warto zejść troszeczkę niżej, nawet czasami się pokusić o ten bracketing po to, żeby tak focusing, to jest po to, żeby nasze zdjęcia były eleganckie, ostre. Jeżeli nie macie doświadczenia z tym, próbujcie. Praktyka, ćwiczenia i rezultaty. To są trzy rzeczy, które na pewno każdy z was wie i będą wychodziły. Idę dalej. Może jeszcze coś dzisiaj wam pokażę, jak wam się podoba. Piszcie. A propos jeszcze ostrości.
Ja zazwyczaj w moim aparacie wykorzystuję autofokus. Powiecie, ooo, nie, naprawdę. W większości przypadków, 90% przypadków, on się sprawdza, naprawdę. Jeżeli mamy przypadek tak jak tu, że dość blisko mam paprotkę, ten pierwszy plan, to wtedy robię z takim fokus, że manualnie sobie ustawiam, czy też idę autofokusem do paprotki, robię zdjęcie, następnie przestawiam autofokus na punkt dalszy gdzieś w głąb, tak jak tutaj było przy tej rzece, gdzieś dalej, po to, żebym miał ostry również drugi plan, bo tak to, jeżeli będę miał ostrość tylko na paprotce, zdjęcie wyjdzie ostre, nawet przy f14, f20, ono wyjdzie ostre tylko na pierwszym planie, a ten plan z tyłu, on będzie pomału uciekał, będzie w miarę ostre, może nawet by się tego nie zobaczyło, tak wiecie, ale jak porównacie zdjęcie później zmieszane, razem połączone, to widać tą różnicę, naprawdę. Więc tak wykorzystuję autofokus. Zapytacie, dlaczego nie wykorzystuję filtra polaryzacyjnego. Wiecie co? Ta woda jest na tyle ciemna, czarna, że będzie powodowała mi czarne plamy, a ja bym tego nie chciał. Więc dlatego się pokuszę właśnie tylko wykorzystanie filtra szarego, dwa stopy, o lekkie przyciemnienie tego, co tutaj właśnie mam. Jeszcze tutaj chciałem pokusić się o kolejny kadr. Taki. Jestem bardzo blisko wody, jak i pierwszego planu, który jest takie jakieś małe roślinki, które chciałbym również wykorzystać w swoim pierwszym planie. Zaczyna się coraz bardziej ściemniać, mój czas będzie znowu trochę dłuższy. Jeżeli to będzie mi przeszkadzało, to po prostu zdejmę filtr. I jeszcze będę ewentualnie podnosił ISO, jeżeli będzie wciąż za długi ten czas. A teraz pokażę wam, jak ustawiłem kadr, jak będę to pokazał. Teraz mam ustawiony autofokus. Autofokus mi łapie na ten wodospad. Powiem, jest dobrze, jest troszeczkę ciemniejsze, ale jest dobrze. Zrobię jeszcze drugą klatkę, tak żebym miał. Mniejsze przysłonę do F11. Czas mam wciąż ten sam. Jest dobrze. Tu mam nieba, ale ja je sobie pewnie wyślę, bo ono jest niepotrzebne, jest przepalone. A teraz manualnie ustawię sobie autofokus na te roślinki tu. Można jakiegoś bliska dołożyć. Podgląd. Manualnie. Wejdę w dół. Ostry. Jak możecie zauważyć, duży statyw stabilny naprawdę się sprawdza. On jest, ten statyw jest dosyć wysoki, długi. Jak widzicie, noga poszła sama prawie na sam dół, zabezpieczając mój aparat. Dobra, ja ryzykuję teraz, po ten aparat muszę pójść. Mam swój kolejny kadr. Tylko widzicie, w takich miejscach czasami jest tak, że mamy kaskadę, ona idzie w dół. Czasami nam się ktoś pojawi i wtedy sprawa jest prawie załatwiona. Ewentualnie będziemy gumkować to później w Photoshopie, no ale tak jest. Musimy w jakiś sposób sobie radzić z tym, że ktoś będzie na lokalizacji gdzieś, gdzie będziemy fotografować. I tak teraz właśnie pan jeden dojechał, który jest na wprost mnie i trzeba po prostu tak albo bawić się w Photoshopie, albo po prostu zmienić taktykę i fotografować inaczej. A ja będę fotografował teraz właśnie ten wodospad tu.
i mam już ustawiony kart. Dwa kamienie na froncie i wodospad. I podobna sytuacja. Focus stacking, pierwszy plan musi być ostry i drugi plan też musi być ostry. I tak właśnie jest. Tutaj pierwszy plan, ostrość tu, drugi plan idzie na strumień. Czekałem aż ten plan sobie ukucnie, więc nie mam go w kadrze, tylko będę się musiał zająć mieszaniem na zdjęciach ostrością. Pierwszy plan, moje skały prowadzące, po środku mam, które prowadzą właśnie strumień. I to by było, mi się wydaje, na razie tyle z tego miejsca. Powiecie pewnie, że takie miejsca to kopalnia kadrów. Tak i nie. Poniekąd. Dlaczego nie? Ponieważ jest tak tyle tego wszystkiego, że czasami ciężko to w kadrze ułożyć. Trzeba dobrze pomyśleć, nie można się spieszyć, żeby to dobrze ułożyć w kadrze, poszukać kadru. Jak sami widzicie, to wszystko jest tak naćpane różnymi rzeczami, że może czasami to wszystko w zdjęciu rozpraszać i się nie będziesz mógł skupić na tym, co chciałeś pokazać. Fajne będziesz miał zdjęcie, ale może czegoś w nim wtedy brakować. I to jest wtedy problem. Więc warto się nie spieszyć, pomału ułożyć sobie kadr, poszukać sobie czegoś i robić zdjęcie. Okej, a teraz mam dla was niespodziankę. Niespodzianka, może nie niespodzianka, ale jeżeli wrócę do początku, jeżeli pogoda nie dopisuje lub właśnie jest dużo ludzi i nie możecie fotografować tego strumienia na szerokim kącie, ponieważ właśnie jest dużo ludzi w kadrze, na to przyjdzie wam teleobiekt. Będziemy szli bardziej myśl tutaj w głowie fotografowania takiej, nazwijmy to sztuki, fine art, szukania sztuki w naturze. Za chwilę wam to pokażę, wytłumaczę. Może to w tej chwili brzmi tak mało zrozumiałe. Jak sami widzicie, tego wszystkiego jest tutaj dużo, więc będziemy się skupiali na poszczególnych elementach po to, żeby z tej natury, z tego wszystkiego, tą sztukę znaleźć i zrobić wspaniałe zdjęcia. To też nie jest dosyć proste, bo trzeba czasu, trzeba pomyśleć, zrobić zdjęcie, przeanalizować, może czas zmienić, przysłona. To jest kwestia, powiem, dopracowania czasu bardziej tutaj niż przysłony. Ja będę się starał, żeby to wszystko było w miarę tak w ruchu, niż takie bardziej wymazane ta woda. Aparat na statywie, obiektyw zapięty. Jak sami widzicie, wydobyłem kawałek czegoś z tego wielkiego. Można powiedzieć, że to jest przerost treści nad materią. Ale jak się skupimy i zobaczymy, jakie efekty z tego mogą być, to nie możecie zmienić. Moje ustawienia to F11, ISO 100. I tak, jedna sekunda, poniżej jednej sekundy. Tak dobieram czasy, żeby mieć teksturę na wodzie. Autofokus. Autofokus. Nie mam ustawionego manualnie na nic. Staram się autofokus. Sam ładnie łapię detal na wodzie. Chyba, żebym znalazł coś i chciałbym nad czymś skupić uwagę, to wtedy bym sobie na tym czymś ustawił autofokus. A w tej chwili tu mam auto, po prostu łapie mi na wodzie i ładnie robię zdjęcie. Kwestia jest tylko dobrania odpowiedniego czasu. Tu w tym przypadku moja ogniskowa to jest 200 mm.
i wystarczyła na tyle, żeby sięgnąć właśnie do tej gałęzi. Za daleko nie musiałem iść tak naprawdę. Odwróciłem tylko statyw, obiektyw w drugą stronę. Kwestia tylko dopasowania kadru, wypełnienia w kadrze. Tę gałąź wypełnić w kadrze i zrobić zdjęcie. Oczywiście dobrać odpowiedni czas. Powiecie, że nuda. Niby tak, ale jeżeli zrobicie galerię z takich zdjęć, właśnie z takich, zobaczycie i zmienicie zdanie, że to naprawdę wygląda fajnie. To jest całkiem inny krajobraz niż ten do tej pory, który się zazwyczaj ogląda popularnie. Możecie sobie przyjechać, zrobić szerokim obiektywem zdjęcia, zmienić na telezooma i kreatywnie podejść troszeczkę do natury, a ona sama nam tą sztukę tworzy, tylko my musimy ją jakby znaleźć, poszukać po to, aby to fajnie wyglądało w naszych zdjęciach i również praktyka w naszych głowach, bo musimy troszeczkę pomyśleć nad kadrem, ułożeniem kadru, jak i właśnie dobraniem tego czasu, bo jak będzie zbyt długi czas, to będzie takie wymiziane, jak będzie zbyt krótki czas, to będzie zatrzymane, nie ma. Musimy znaleźć ten odpowiedni czas, a to, żeby znaleźć, musimy zrobić serię jakichś próbnych zdjęć i z tego później sobie wybieramy. Co znaczy serię? Po prostu robimy. Zaczynamy sobie od 2 sekund, idziemy w górę, to pół sekundy i tak dalej, do 1/3 sekundy, zobaczyć, który czas jest najlepszy, ponieważ ta woda w tym miejscu płynie szybko, a w tamtym płynie znacznie wolniej. I wtedy musimy sobie dlatego właśnie dobrać i zrobić kilka zdjęć. Przesunąłem się kawałek dalej. Po środku jest woda, tu, i tutaj się woda zawija. W tej kaskady tam, ona się zawija. I w tej chwili, co jest ciekawe, że dobranie czasu, które miałem wcześniej, około 1/5, 1/6 sekundy, jakoś tak to było, tutaj nie działa, ponieważ te zakręty, one po prostu za wolno idą, więc musiałem wydłużyć czas, żeby do 2 sekund, żeby ten zawijaz było widać. Pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj jest zatrzymany, ale za to woda jest ładnie rozmyta, a tutaj już jest woda bardziej rozmyta, a zawijaz jest tu. Co ciekawe, w takim przypadku również możemy mieszać w Photoshopie klatki. Czyli na przykład woda z góry, która jest na pierwszej klatce na krótszym czasie, mogę ją zatrzymać sobie na jednym zdjęciu, a woda, tak, to kółko, mogę zatrzymać sobie na drugim zdjęciu, pomieszać razem i mam tak, jakbym chciał. Więc nie bójmy się wykorzystywać możliwości Photoshopa. Jeżeli nie chcecie, w porządku, ja nikogo do tego nie namawiam, ale prawda jest taka, że można się rozwijać, w jakiś sposób próbować, nawet jeżeli wam się to nie podoba, warto spróbować, aby wiedzieć, jakie są możliwości czasami, ponieważ nigdy nie wiesz, kiedy to może ci się właśnie przydać. Wiecie, co jest jeszcze fajne w takim fotografowaniu, że jeżeli nawet nie chcecie używać autofokusa, manualnie możecie sobie ustawiać ostrość, włączacie aparat, podgląd, sobie przybliżacie, sobie robicie zdjęcie, sprawdzacie, jest ostre. Nie trzeba się skupiać na detalach środków wizjerze. Bardzo przydatna rzecz, na pewno wiecie, ale warto wspomnieć. Tutaj wam pokażę właśnie, jak stworzyć kadr. Tutaj skupiłem się na tej części tutaj,
wody. Jak widzicie, tam się woda przelewa i po prostu takie tworzy bąbelki powietrza. I to chciałem wykorzystać na swoim zdjęciu. Zobaczmy, czy w ogóle mi to wyjdzie. Zwróćcie uwagę na kadr, że w nim jest ten kamień, a ja go nie chcę. Fajnie tu jest liść. Można go wykorzystać. I to też może fajnie wyglądać. Można spróbować się pobawić ostrością, ustawić na wodę albo na ten liść. Kamień nie chcę w kadrze, żeby był, ponieważ on jest stały, bez ruchu, więc spróbujmy zobaczyć. Ogniskowa około 200 mm to jest. Ustawienia jest F20, 2 sekundy, ISO 100. I zobaczmy, zobaczmy. Nie mam żadnych filtrów już tutaj na długim teleobiektywie. Nie, nie, nie. Moje ustawienia tutaj zdecydowanie są za długie. Mimo tego małego prześwietlenia, to tak, czas jest zdecydowanie za długi. Więc muszę czas skrócić do, powiedzmy, 1/6 sekundy i sprawdźmy. Wciąż mam F20. Ostrość mam ustawioną na wodę. I teraz to tak, widać różnicę. Mamy detalu na wodzie. Spróbujmy jeszcze czas skrócić. Oczywiście zdjęcie wyszło zdecydowanie ciemniejsze, więc muszę ustawić przysłonę z 20 na F16 i teraz spróbujmy jeszcze raz zrobić zdjęcie. To mi się zdecydowanie chyba najbardziej podoba, ten czas. A teraz jeszcze spróbuję ustawić ostrość na ten liść. Powiedzmy, że może być. W tej chwili zdjęcie jest zrobione z ostrością ustawione na liść. Teraz tak, porównując zdjęcie z ostrością na liść, porównując zdjęcie z ostrością na wodę, zdecydowanie wygląda na wodę lepiej niż na liść, ponieważ woda się rozmywa i tak ten liść jest niewidoczny, że jest ostry. Więc warto o tym pamiętać sobie, poeksperymentować też również warto, bo to różne może przynosić efekty, ale też i ciekawe. I to by było tyle na dzisiaj z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kliknijcie tam kciuk w górę, jeśli możecie, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli do tej pory tego nie robiliście. A jeżeli jakieś macie ciekawe pomysły na fotografowanie jesieni, piszcie w komentarzach. Może mnie się przydadzą te sztuczki Wasze, lub komuś innemu, kto właśnie będzie oglądał ten program. Trzymajcie się, zapraszam do linków poniżej. Cześć!